Hej, hejo, witam Was w nowym sprawstwo, a dzisiaj będzie test takiej słuchawki jaskinio dziwnej gumki do czyszczenia pędzli. To jest takie coś, co ma taką dziurę w środku, wygląda jak no jaskinia, nie? Dziubla. Dziubla na dwa palce. W każdym razie ja myjąc pędzle marnuję mnóstwo wody. Woda cały czas się leje. Namoczymy pędzel, damy mydło, wyszorujemy na tych tutaj takich dziadostwach. Bo ona ma tutaj takie, nie wiem, taką tarkę, taką harmonikę. O, tutaj są takie podłużne, a tu są takie kropeczki. Ja mam akurat czarną. No, taka mi przyszła. Tarka dzyndzle jaskini. Tarka dzyndzle jaskini. Juhu! Pędzel. Tutaj przygotowałam tutaj kilka różnych rodzajów. Od takich małych eyelinera. Od takich małych z eyelinera do takiego dużego z pudru przez taki duży do podkładu. Oj, farfusy. Więc zaczynamy. Ja nawet mam tutaj jeden do konturowania pędzel, który jest brudny od czarnej farby, bo się konturowałam na czarno ostatnio. Stwierdziłam, że będzie śmiesznie. Aż się zakrztusiał. I poplułam. Na środku masz usypioną. Co mam usypione? Tackę. Czysto. Dobra, dawaj tu. Dawaj tu. Dawaj tu. Piękną mam tackę, prawda, moi kochani? Fajne, fajne. Bierzemy mydło i ja sobie nałożę bezpośrednio na to cudo. Zaczniemy od czegoś łatwego. W wodzie i po tarce. Chyba za dużo. Okej. Dobra, to czy nie ma być czysty? Taram. Brudne? Brudne. To zaraz sobie z tym poradzi. Teoretycznie. Dobra. Wydaje mi się, że wystarczy. Powiem wam szczerze, że mycie tych pędzli jest zajebiście szybkie. O Jezus, brzydko. I teraz testujemy wodą. Dobra. O! Widać? Nie widać? Nie widać. Działa! Jakie to jest super! Ja ze wszystkim... Teraz jedziemy z grubszym sprzętem. I patrzcie, ile mydła mi tylko wystarczyło na to. Tamten też brudził, tylko zapomniałam go spróbować, bo to jest takie super. I też nie brudzi. Teraz jestem ciekawa z pędzlem od podkładu, bo pędzel od podkładu brudzi bardzo. I czysto. I powiem wam, że to jest mega czaderskie, bo ja wrócę za chwilę, bo ja tutaj mam więcej pędzli do mycia. Jeszcze zobaczymy ten większy. I czad! Umyłam sobie pędzel, którego normalnie nigdy nie mogę umyć. Nie no, fajnie. Podsumowując naszą jaskinio dziupy. Czyści się ją bardzo szybko. Szybciej byłoby, jakbyśmy ją spłukali pod bieżącą wodą. Niemniej produkt jest świetny. W ogóle nie widać, żeby się zużył po tym jednym czyszczeniu. Także jest pozytywnie, pozytywnie. Super. Produkt jest świetny, ja sobie dokupię drugi i nie będę miała problemu, że jest za mała na jakieś duże pędzle. Także prawie 4 palce mam, to sobie wcisnę jeszcze jedną i będzie rewelacja. Ja bardzo, 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 bardzo polecam, bo to już zagości u mnie na zawsze i nie będę zużywała tyle, nie ziewaj, wody. Okej, ja wam bardzo dziękuję. Jeszcze raz polecam, małe, ale takie sprytne. Do zobaczenia w kolejnym filmie, sprawdź to i nie tylko, i tam macie inne, jakbyście się wam nudziło i chcielibyście jeszcze coś pooglądać. Do zobaczenia znów.